nasza gra bardzo faluje, na gorąco jest bardzo ciężko wyciągnąć mi jakiekolwiek wnioski. Mieliśmy swoje sytuacje w tym meczu, nie wykorzystaliśmy ich i na pewno tego bardzo żałujemy. Na ten moment nie możemy tego rozpamiętywać, musimy myśleć o następnym meczu, no bo kalendarz jest taki, że gramy mecz za meczem i musimy się szybko otrząsnąć po tej porażce i iść dalej. Nie, ja myślę, że przede wszystkim trzeba na to patrzeć cały czas racjonalnie, na to, co się dzieje i cały czas szukać pozytywów. Podobała mi się energia, z jaką weszliśmy w dzisiejszy mecz, podobało mi się, jak funkcjonowała dzisiaj ławka, jak funkcjonował cały sztab. Wszyscy żyli tym meczem, gramy w tej chwili mecze bez publiczności i stworzenie sobie atmosfery na boisku jest bardzo ważne. I myślę, że my tę atmosferę na pewno stworzyliśmy ją dużo lepiej niż w poprzednich meczach i uczymy się, jak to robić tak naprawdę. Natomiast sam mecz... Można by go skwitować tak naprawdę dwoma piłkami setowymi, które mieliśmy w górze w trzecim secie. Gdybyśmy te piłki skończyli, na pewno mielibyśmy jakieś punkty. Podejrzewam, że byłaby duża szansa, żeby ten mecz wygrać. Może nawet i za 3 punkty. No i te dwie piłki zaważyły. Szkoda, bo tak naprawdę po 2 godzinach walki wyjeżdżamy z Warszawy bez punktów. Natomiast zaważyły, tak jak mówię, o tym 2 piłki. No i ta sytuacja z 4. seta z Grześkiem myślę, że również bardzo mocno nas zastopowała tak mentalnie i staraliśmy się wykrzesać jeszcze z siebie energię, ale każdy już miał w głowie, że coś niedobrego stało się tak naprawdę z Gregorem i nie wiemy co i faktycznie chłopaki zaczęli się mocno oglądać na boki, straciliśmy troszeczkę koncentrację i szkoda, że tak to się skończyło. Ale tak jak mówię, staramy się szukać pozytywów. I pozytywnych bodźców, tak? W bloku myślę, że zagraliśmy dość przyzwoity mecz, mieliśmy 12 bloków, mieliśmy jeden błąd w przyjęciu, przyjmowaliśmy naprawdę dobrze na dystansie meczu, natomiast zabrakło nam ognia w ataku i dopóki Bartek Filipek tak naprawdę trzymał nas w grze w dużej mierze, dopóty się udawało, natomiast no, potrzebujemy, żeby, że tak powiem, tutaj kończyć wszystkimi formacjami, tak? I myślę, że to jest teraz najważniejsze, żeby ten nasz ogień w ataku wrócił i żeby, że tak powiem, grać pełną, totalną siatkówkę ofensywną niż trochę taką monochromatyczną. Dokładnie, no na pewno pozycja Grześka w zespole jest niezastąpiona i bardzo nam go brakowało na boisku, ale najważniejsze, że wszystko jest w porządku, tak? Po meczu już normalnie chodził, rozmawiał z nami, więc liczę na to, że wszystko będzie w porządku i nic się złego nie wydarzy. Nie podejmuję się żadnej oceny tego, co stało się z Gregorem. Uważam, że jest to jedno z powikłań covidowych i uważam, że jeżeli ktoś w ogóle żartuje z sytuacji związanej z COVID-em, że ta choroba nie istnieje albo jest wymyślona, to miał dzisiaj chyba najlepszy dowód na to, że tak nie jest. My wszyscy czujemy jeszcze cały czas ten COVID. Trenujemy w tej chwili naprawdę bardzo krótko, bo chłopaki praktycznie przy takim trenowaniu więcej niż godzina 40, no są po prostu wycieńczeni, tak? Mają problemy również przy takich intensywniejszych fragmentach, żeby łapać oddech. Naprawdę sytuacja jest bardzo trudna i my potrzebujemy czasu, żeby odbudować się fizycznie, ale nie mamy tego czasu. I tak naprawdę teraz mamy taki kalendarz, że będziemy grali mecz za meczem, co na pewno będzie dla nas sytuacją bardzo wymagającą. Dokładnie. Myślę, że w naszej lidze każdy mecz jest trudny i musimy się nastawiać na to, że w każdym meczu na walkę i wykorzystywać swoje okazje. Robiłem co mogłem, żeby pomóc zespołowi. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej i że zaczniemy wygrywać.